Szczeglacin to mała miejscowość położona po zachodniej stronie Bugu, na granicy województwa Mazowieckiego i Podlaskiego. Hmm. Niewielka, niewielka w sumie wioska. W 1940 roku Niemcy założyli w Szczeglacinie obóz pracy przymusowej dla Żydów, tak zwany Julak, gdzie panowały horrendalne warunki, jak w większości tego rodzaju obozów dla Żydów. Więc w Szczeglacinie i wokół Szczeglacina Niemcy przystąpili do regulacji małej, małej rzeczki, kołodziejki płynącej przez, przez tą okolicę. I warunki obozie były tak straszne, że Żydzi, że dziesiątki, w końcu przypuszczanie, koło setki Żydów w ciągu pierwszego półtora roku istnienia tego obozu zmarły w wyniku, w wyniku niedożywienia, czy też chorób. Zostali pochowani w zbiorowych mogiłach, których miejsce już dzisiaj nie znamy. I większość tych Żydów pochodziła z getta w Sokołowie Podlaskim, trochę z Węgrowa, w położonych w okolicy. I te getta zostały Likwidowane, zostały zlikwidowane przez Niemców 22 września 1942 roku. W tych akcjach zginęło kilka tysięcy ludzi w getcie węgrowskim, w getcie sokołowskim. Straszne rzeczy się działy. Niektórzy Żydzi, którzy Chcieli się ocalić. Uważali, że ucieczka do julagu, takiego jak ten obóz w Szczeglacinie, da im nieco więcej czasu. Pozwoli im ocalić życie. Wobec tego niektórzy z tych Żydów tam się właśnie przemieszczali z rodzinami. Także w tym obozie w Szczeglacinie, jak wynika z relacji na przykład sznapseg Grinberga, który był w okolicy Szczeglacina, nie w samym Szczeglacinie, około <laughs> 600 Żydów przebywało tam na jesieni 1942 roku i jak zaznaczył, w Szczeglacinie przeprowadzono rzeź Żydów 26 listopada 1942 roku. Inni Żydzi mówią o rzezi w tych obozie pracy w nie trochę, trochę wcześniej. W końcu października 1942 roku. Jak powiedziałem, mówiłem wcześniej, kilku tych świadków żydowskich mieszkało w okolicy albo miał relacje od Polaków i mówią też o 600-800 ofiar masakry podczas likwidacji, podczas likwidacji tego tego, tego getta. Samej masakry zachowały się wyłącznie relacje polskich świadków. Jak, jak rozumiem, nikt z Żydów Czy Grecina, nie ocalał. Zostali oni wymordowani przez, przez Niemców i ukraińskich pomocników. Ich zwłoki zostały wrzucone do głębokich, do głębokich dołów i Dwa lata później, w 1944 roku, w ramach przypuszczalnie akcji 1005, czyli zacierania śladów, Niemcy przyjechali i ciężarówkami rozkopali, rozkopali, te, rozkopali te doły i podobno wywieździli. Jakąś część tych, tych, tych zwłok w celu usunięcia śladów, ale bardzo mało o tym, o tym wiadomo. Przyjechałem do Szczeglacina wczesnym popołudniem, nie tak dawno. Wioska, rozmiarami przypuszczalnie, jest, nie zmieniła się od roku 1942. Tu i ówdzie widać małe domki. Które przypuszczam, niektóre z nich pamiętają pewnie lata wojny. Obok płynie ta malownicza rzeczka, która była przyczyną tej strasznie żydowskiej tragedii, ta rzeczka, którą ci niewolnicy żydowscy regulowali w latach 40-42. Przy wjeździe do wioski, przy jednej z tych starych chat, biednych chat, spotkałem starszą panią, z którą wdałem się w rozmowę. Ona była zbyt młoda, żeby pamiętać likwidację tego obozu, ale świetnie znała historię zapowiadań swojego ojca. Pokazała mi pole, na którym stały kiedyś baraki obozowe, i gdzie wykopano te doły. Miejsce tej strasznej zbrodni znajduje się dosłownie tuż za ostatnimi zabudowaniami wsi. Ku mojemu zdziwieniu, przynajmniej część tego terenu zdaje się być dzisiaj polem uprawnym. Po tragedii nie pozostał nawet ślad. Nie ma ani kamyczka, ani tablicy. Ani pomnika nic. Nie wiemy dokładnie, kiedy likwidacja nastąpiła w październiku albo w listopadzie nie wiemy, ile tych zwłok Niemcy schumowali. Szczycimy się, że jesteśmy społeczeństwem pamiętającym, otaczającym nasze ofiary pamięcią. Czy naprawdę, czy 800 ofiar? Tego masowego mordu, w nie, nie zasługuje choćby na jedno westchnienie. Czy te ofiary też nie były naszymi ofiarami? Czy takie ofiary nie zasługują na pamięć, bez względu na to, do jakiego stopnia są one nasze? Wiem, że kilku mieszkańców tej okolicy chciało upamiętnić ten, ten masowy grób, ale najwyraźniej nic z tego nie wyszło.